Dobrze. Ostatnia rzecz, ostatnia sesja nasza będzie dotyczyła ostrza Bożego charakteru. I teraz tak. Czym jest ostrze Bożego charakteru? To jest wszystko, co jest miłosne. Wiem o jednej z cech Bożego charakteru, którą jest miłość. Chcę natomiast, żebyście wiedzieli, że miłość jest podwaliną wszelakiej cechy Bożej. Jest podwalina wszelakiej cechy Bożej. I zaczniemy od Ewangelii Jana. 13:35. Ewangelia Jana 13:35. Słowo Boże mówi tak. Może inaczej. Ewangelia Jana, nie 13. Ewangelia Jana 17:26. Od tego zaczniemy. 17:26. Słowo Boże mówi tak. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. O co chodzi? Cała miłość Boża jest w Tobie. Jezus się modli, aby miłość, którą Ojciec umiłował Jego, była w nas. Tak, jak On sam jest w nas. A więc pierwsza rzecz to to, że musisz być absolutnie przekonany, że skoro Bóg jest w Tobie, to miłość jest w Tobie. Skoro Bóg jest w Tobie, to miłość jest w Tobie. Nie chcę, żebyś się modlił, aby Bóg przydał Ci miłości. Zapomnij o tych modlitwach. To są duszewne, nic nieznaczące, nie mające żadnej mocy modlitwy. Ponieważ te modlitwy zaprzeczają Ewangelii Jana 17 rozdziałowi 26 wersetowi. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowali w nich, była i ja w nich. Od kiedy przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, cała miłość Boga jest w Twoim duchu, mimo że nie jest dla Ciebie odczuwalna w różnych aspektach i mimo że nie potrafisz jej prawidłowo użyć wobec innych ludzi. Ale to jest właśnie miejsce przeniknięcia. Ma następować transfer. Chcę, żebyś myślał o sobie i mówił o sobie jako o osobie miłosnej. Wyznawaj codziennie, że miłość Boża jest w Twoim duchu. Cała miłość. Nie bądź się już nigdy, Panie, przydaj mi miłości. Boże, naucz mnie kochać innych ludzi. Zaprzestań tego. Zacznij z wiarą ogłaszać ten werset. Powiedz, Jezu, objawiłeś mi swoje imię. Od tego momentu miłość Twoja jest we mnie. Amen. To są takie rzeczy. Pamiętaj, jesteś trójjedyny i mówimy o wymiarze ducha w tej chwili. To ma być Twoje wyznanie. I to wyznanie i rozważanie tego będzie powodowało, że ta miłość będzie przenikała, a relacje z innymi ludźmi, ociosywanie, szlifowanie będą wpływały na to, że miłość będzie się uwydatniać. Druga rzecz w Ewangelii Jana 13:35. Teraz to przeczytamy.
Jest napisane, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Czyli widzimy, że manifestacja miłości, prawda, ona ma być widzialna. A więc z jednej strony widzimy, że ona już jest, choć jest niewidzialna, niedotykalna. Z drugiej strony widzimy nasz cel, czyli ten transfer. Ona ma się ujawniać. Po czym oni będą nas poznawali? Po miłości wzajemnej. Czyli ona jest widzialna, ona ma być widzialna. Czyli jest na dzisiaj niewidzialna i teraz ja za pomocą wiary, za pomocą mojego wyznania i za pomocą tego, że daję się oszlifowywać innym ludziom, uwydatniam miłość Bożą z mojego ducha do mojej duszy. Tak? Przez co kształtuje się we mnie miłosny charakter Boga. Trzecia rzecz. Ewangelia Jana 15:13 mówi tak. Większej miłości nikt nie ma nad tą, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. A więc sposób przejawiania się miłości. W jaki sposób miłość się przejawia? Gdy życie swoje składamy. A zatem składanie życia swego, tak, jest narzędziem. A zatem, jeżeli chcemy, aby manifestowała się w naszym życiu miłość Boża, która jest w naszym duchu, żeby manifestowała się przez naszą duszę, to musimy też podjąć decyzję, że będziemy kłaść życie swoje. Czyli ja mówię tak, Panie Boże, ja decyduję się na to, aby życie moje kłaść za innych ludzi. Decyduję się. Naprawdę ci bardzo pomoże, kiedy ty się zdecydujesz na to. Czyli widzimy pewność tego, że Boża miłość jest w nas. Pewność. Nigdy temu nie zaprzeczamy, nawet w swoich modlitwach dziwacznych. Czyli zawsze stajemy modlić się o to, aby Bóg dał nam więcej miłości. Prawda? Po drugie, my rozumiemy, że miłość ma być rozpoznawalna, a więc zaczynamy współpracę z Bogiem na pułapie przepływu miłości z ducha do duszy. Jak współpracujemy? Poprzez rozważanie miłosnego Boga, tak? Poprzez wyznawanie, że cała miłość Boża jest w nas, poprzez rozmyślanie nad Bożą miłością i wszystkimi innymi cechami charakteru Boga, tak? I poprzez to, że nie uciekamy od relacji, które powodują szlifowanie naszego życia, tak aby ta miłość się mogła wydobywać. To jest tak, jakby ktoś ścierał z ciebie w ogóle te powierzchnie blokujące. Prawda? I teraz na to wszystko podejmujemy decyzję, że będziemy życie kładli. Tak, Panie, ja będę kładł życie, bo to jest to, co jest dla mnie istotne. Ja mam życie kłaść za innych. Ja chcę życie kłaść za innych. I chcę ci powiedzieć, ty nie musisz mieć pozytywnych odczuć, jak będziesz to mówił. Jak ty będziesz mówił, Boże, ja chcę życie kłaść za innych, to ty możesz czuć, wiesz co, ja nie chcę tego. W ogóle ja nie chcę tego zrobić. Ja chcę żyć spokojnie. A w ogóle to chcę, żeby mi ludzie usługiwali. W ogóle takie możesz mieć odczucia. Rozumiesz? To ja potrzebuję tego. Ale ja się nie pytam, co ty czujesz. Ja ci mówię, jak masz funkcjonować. Boże, ja się decyduję życie moje kłaść. I kropka. Dyscyplina. Dyscyplina. To zanim się będą wydarzać rzeczy dalej, to najpierw muszą być te elementy, o których mówimy tutaj. I teraz tak. Pomówimy trochę o miłości w praktyce. Jak my rozpoczynamy jakby taką praktykę używania miłosnych elementów, które już w nas zaczynają powoli istnieć. Pierwsza rzecz. List do Rzymian 13:10. List do Rzymian 13:10.
Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Jak oglądamy nasze uwalnianie miłości? Co określamy, że jest miłością najpierw? Jeżeli nasze toki myślowe, działania, koncepcje, tak? Nie wyrządzają drugiemu człowiekowi zła. To proste. Przyjrzyj się, zweryfikuj różne rzeczy. Czy to, co myślisz i wdrażasz w życie, nie przynosi zła? I ja nie mówię na zasadach takich, że to może się jemu wydawać złe. To ty masz wiedzieć, czy to jest złe. Jak dziecku dajesz klapa, no to ty wiesz, że mu zła nie wyrządzasz. No ale dziecko uważa, że mu wyrządzasz. Więc my się w ogóle nie liczymy z tym, co ktoś myśli, tylko to, co my osądzamy w duchu. Czy nasze działania nie wyrządzają zła? Policjant, który biegnie, nawrócony policjant, który biegnie za złodziejem, tak? I wyciąga pistolet, tak? I mierzy w ogóle w jego nogi, tak? I przestrzela mu kolano, tak? Pytanie. Czy on wyrządził mu zło, czy nie? Nie! Złodziejowi, który ma dziurę w kolanie, to się zdaje, że mu wyrządził. Ale policjant wie, że on nie wyrządził mu zła. Rozumiesz? On mu dobro wyrządził. On dał mu do zrozumienia, tak, że złodziejstwo przynosi ból i złe konsekwencje. Zgadza się? Czyli w konsekwencji co on zrobił złodziejowi? Dobrze złodziejowi zrobił. Czy złodziej to załapie, czy nie, to ja nie wiem. Rozumiesz? Inny przykład. Idziesz sobie po ulicy, jesteś dzielnym facetem, idziesz sobie, przechodzisz przez park, widzisz, że jakiś gwałciciel gwałci kobietę. Tamta krzyczy, rwę te z tym. Jesteś narodzony z Bożego Ducha, tak? Przechodzisz. Przechodzisz koło tego. Co robisz? Łapiesz faceta za coś tam. Rozumiesz? I dotkliwie bijesz go pięścią w prawą stronę twarzy. Pytanie. Czy wyrządziłeś mu zło? Nie wyrządziłeś mu zła. Zlałeś gwałciciela. Wyrządziłeś dobro tej kobiecie i wyrządziłeś dobro gwałcicielowi. Gwałciciel teraz już wie, czy chce, czy nie chce, zaznaczam, tak? Że gwałcenie innych ludzi może przynieść, tak? Połamanie kości policzkowej z prawej strony. Zakomunikowałeś mu werbalnie, że jest w błędzie życiowym. Czyli co zrobiłeś? Pokochałeś go. Miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Czyli miłość bliźniemu dobro wyrządza. Jak ty badasz rzeczy pod kątem intencji, tak? I również potrzeby doraźnej, a również objawienia, które masz w tej sprawie. Intencja, ogląd sytuacji, czyli potrzeba doraźna, tak? I objawienie tego, czym to zjawisko jest w przyszłości. Chcę, żebyście zrozumieli taką rzecz. Rozumiecie? To jest bardzo ważna sprawa. Ja chcę, żeby w waszych głowach poprzestawiały się pewne rzeczy. Dam wam przykład. Istnieją dysputy różne. Na przykład, czy my, chrześcijanie, winniśmy mieć, jakie będziemy mieć zdanie, czy kara śmierci winna istnieć, czy nie winna istnieć. Wiecie, o tym się nie rozmawia w różnych kościołach, w różnych miejscach, a ja lubię rozmawiać z ludźmi o takich rzeczach. Rozumiecie? Ktoś mówi, na przykład, jakie jest moje zdanie, mówię, powinna być. W ogóle powinna być, a ja zabiłem człowieka, mając 17 lat. Ktoś mówi, jak możesz tak mówić? Gdyby była kara śmierci, to bym dostał karę śmierci. Ja mówię, nie wiem, czy bym dostał primo. Tak? To nie wiem, czy bym dostał. Mówię, prawdopodobnie bym nie dostał.
Nie dostałbym. Ja bym nie dostał. Rozumiesz? Ale kara śmierci, tak? Nie jest niczym złym. To nie jest nic złego. Bo to jest, jak sobie siedzisz tutaj na stołku, to nie ma dla ciebie problemu, żebyś mówił, o, nie musi być kary śmierci. To nie jest żaden problem, nie? Inne by było twoje zdanie, gdybyś siedział sobie na prezydenckim stołu. Rozumiesz? Gdybyś ty był prezydentem na przykład kraju, narodzonym z Bożego Ducha, to byś miał troszkę inne poglądy na ten temat. Gdybyś miał na przykład, bo wiesz, dzisiaj ty masz, wiesz, o co dbałość? Ty masz dbałość o swoją rodzinę, o siebie, tak? Ale gdybyś był prezydentem w kraju, to byś miał dbałość o kraj. Rozumiesz mnie? To jest tak, jak na przykład George W. Bush, narodzony z Bożego Ducha, notabene człowiek, musiał zdecydować, czy wyśle rakiety na Irak. Wiele o to chodzi? Ty sobie możesz mówić, o, to nie trzeba było strzelać Iraku. No wiesz, no nie wiem, czy nie trzeba było strzelać Iraku. No ja nie wiem, bo tobie jest fajnie tutaj siedzieć, tak? Ale ty nie wiesz, co nam się w ogóle działo w Iraku. Ty nie wiesz w ogóle, co terroryści w ogóle robią po całym kraju. Na przykład, i teraz miłosną rzeczą jest na przykład wykończyć grupę terrorystów. Co to jest miłosne? No to jest miłosne. Bo jeśli ty wykończysz grupę terrorystów jako decydent, rozumiesz, to z rąk tych terrorystów nie zginą masy innych ludzi. Miłosne jest w ogóle. Bo musicie takie rzeczy w sobie poukładać, zobaczyć, o co tu chodzi. Ja nie mówię, że my kiedykolwiek będziemy w tych sytuacjach. Nie! Prawdopodobnie nigdy z nas nikt nie będzie w tych sytuacjach. Więcej, my nie musimy się w ogóle wypowiadać na te tematy, bo my nie jesteśmy z tego świata. Ale my musimy umieć sami sobie odpowiedzieć na pytanie, co miłością jest, a co miłością nie jest. Miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Rozumiecie? Czyli tutaj jest jakaś grupa ludzi, która jest jakoś chroniona tą miłością. Oczywiście nie można tego sobie zaplanować, bo nie każdy wybiera tą miłość. Jeżeli bandyta nie wybiera miłości, rozumiecie? To musimy odseparować bandytę, ponieważ bandyta jest niszczycielem. I przez bandytę cierpią ludzie. No to co robimy? No odseparujemy w ogóle bandytę. Rozumiecie? To w ogóle tak to działa. Trudna to jest dysputa, trudna to mowa, ale pamiętajcie, w ogóle Ewangelia nie jest pacyfistyczna. To nam wmówiono, no bo w ogóle wiecie, my dzisiaj sobie żyjemy w kraju, w którym żyjemy, tak? Ale ciekawie jest, jak się zaprasza kogoś takiego jak kaznodzieja z karabinem i facet opowiada o tym, co on tam robi, na przykład, jak się w ogóle buduje sierocińce tam, tak? Że facet, wiesz, jest ewangelistą, tylko on rano wstaje, tak? Wkłada jeden pistolet, wkłada drugi pistolet, wkłada w ogóle magazynek w M16 i idzie głosić. Rozumiecie? I kiedy widzi, tak? Terrorystów, wiesz, co tam robią terroryści dzieciom? Wiecie, co robią? Dzieci od małego. Od kiedy mogą nosić broń, są szkolone do tego, żeby strzelać do dorosłych. Dzieci są żywymi bombami. Rozumiecie? Od małego jest w nich taka nienawiść robiona, że się w głowie nie mieści. Na ich oczach, na oczach kilkuletnich dzieci są celowo gwałcone ich matki. Dzieciom się daje do ręki nóż, staje się, dziecko staje, 5-6-letnie dziecko z nożem w ręku, tak? Jest zmuszany ktoś do gwałcenia jego matki i teraz mówi się do dziecka, tak? Zabij go, bo on gwałci matkę. I te dzieci zabijają tych ludzi. I te dzieci w wieku 10 lat są mordercami już. I z takich ludzi są tworzone, tak? Grupy terrorystyczne, na przykład w Sudanie czy w innych miejscach. O tym się w ogóle, wiecie, my tego nie dotykamy. Ale on te dzieci odpiera z rąk tych terrorystów, buduje dla nich sierocińce, przyprowadza ich do Jezusa i dba o nich. A jak któryś terrorysta nie chce dzieci oddać, tak? To wiecie, co on im robi? Strzela im w łeb.
i odbiera dzieci. Pytanie, czy to, że strzela im w łeb, jest miłosne? Jest. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest bardzo ważne, żebyście to zobaczyli. Pamiętajcie, humanizm, być może niektórych z was dotyka humanizm teraz. Humanizm jest z piekła rodem. Ewangelia nie jest humanistyczna. Nie wiem, co zauważyliście. To nie jest my nie wierzymy w humanistycznego Boga. My wierzymy w Boga, który poświęcił swojego Syna, aby uratować życie ludzi. To nie jest humanizm. To jest akt czystej desperacji. Desperacja. Rozumiecie? Desperacja. Mamy za Boga desperata, który swojego Syna nie oszczędził, aby nas uratować. To jest miłosne. Miłosne to jest? Amen. To jest miłosne. Ale co się działo z Jezusem na krzyżu? Krew się lała, kości pękały. Rozumiecie w cudzysłowie, co ja mówię? Mięśnia mu się rozrywały. Co to było? To nie był humanizm. To było zgorszenie. To był dramat. A więc w ogóle my musimy umieć na to tak patrzeć. Miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Kiedy będziesz patrzył na swoje działania, to patrz pod kątem, czy one nie wyrządzają zła. Patrz na intencje swoje, patrz na doraźną potrzebę i patrz na objawienie do przodu. Rozumiesz? Na te rzeczy patrz. Nie pozwól, żeby humanizm cię zeżarł, bo nie dojdziesz do realnych aktów miłosnych. Nie dojdziesz do aktów miłosnych różnych. Charakter w tobie nie powstaje odpowiednio. Bo będziesz się blokował przed tym, co w ogóle jest w twoim duchu, tak? Będziesz miał skrupuły różnorakie, których mieć nie musisz na przykład. Dobra? Miłość bliźniemu zła nie wyrządza. Widzimy drugą rzecz. List do Rzymian 12:10. List do Rzymian 12:10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Wyprzedzanie innych w okazywaniu szacunku. Co to jest szacunek? To jest respekt wobec odrodzonego ducha, po pierwsze. Respekt wobec odrodzonego ducha. Po drugie, respekt wobec człowieczeństwa. Po trzecie, respekt wobec dzieła Bożego. Miłosne rzeczy, jakby miłosne elementy charakteru, czyli ta podstawa miłosna, ona ma się objawiać w okazywaniu szacunku, w wyprzedzaniu się w tym wszystkim. Tak. W szanowaniu tego, że ludzie są narodzeni z Bożego Ducha. Ja na przykład jestem w stanie torpedować ludzkie patologie, natomiast ja nie mogę pozaprzeczać nowym narodzeniom ludzi. Ja nie mogę stanąć przed człowiekiem i powiedzieć do niego, jak będziesz tak żył, to pójdziesz do piekła. Ja mówię, ja nie wiem, gdzie ty pójdziesz. Ja mówię, rozumiesz, ja szanuję w ogóle jego odrodzonego ducha. Jeżeli takowy jest, nie ja jestem sędzią nad duchem jego. Tak? Ja sądzę sprawiedliwie, ale nie ducha jego. Bo nad duchem jego jeden jest sędzia. Rozumiecie? Nie ja. Ja w imieniu Jezusa osądzam różne czyny na pułapie ich patologii. Ja mogę o tym mówić i mogę mówić, jakie są prawdy w związku z tym. Mam do tego pełne prawo. Napisane jest, sądźcie sprawiedliwie. Tak. Ale ja mam szacunek wobec odrodzonego ducha. Mam też szacunek wobec człowieka jako człowieka. Czyli na przykład nigdy nie skreślam człowieka w swoim życiu. Ja patrzę na człowieka. I ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną. I dzisiaj pisałem o ludziach, którzy są pesymistami. Pesymizm to jest w ogóle choroba człowieka. W tym kraju to w ogóle choroba narodowa. Człowieku, pesymizm nie normalnie rozkłada. Ten pesymizm człowieku. Zawsze szklanka do połowy pusta. Rozumiecie? Ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną. Ja zawsze widzę szansę dla człowieka. Ja mogę osądzić czyjeś czyn, mogę powiedzieć, słuchaj, kolego, dla mnie to, co robisz, to jest piekła rodem w ogóle, wiesz, zachowujesz się w ogóle tak, tak, tak i tak, żyjesz w takich i w takich zaburzeniach w ogóle, rozumiesz? Ale jest dla ciebie szansa. Czyli respekt, szacunek wobec człowieczeństwa. Póki chodzisz po ziemi, chłopie, tak, jest szansa dla ciebie. I po trzecie, respekt wobec dzieła Bożego. Co to znaczy? Ja na przykład
mega szanuję i podchodzę w sposób pełen respektu wobec manifestacji darów duchowych i wielu różnych dzieł Bożych. Ja sobie zdaję sprawę na przykład, że wielu ludzi bardzo silnie zaburzonych, prawda? Otworzyło się na pewne elementy działania Bożej mocy i ta moc przez nich działa. Ja na przykład szanuję tą moc. Rozumiecie, nie? Ja na przykład, ludzie często nie rozumieją takiego działania mojego, że jeżeli chodzi o modlitwę o chorych, to ja zapraszam różnych, ja zapraszam wielu ludzi, żeby się modliło o chorych. Ja na przykład, oczywiście tych ludzi, którzy się modlą o chorych, jak zabranie, dla mnie nie ma znaczenia, że oni są zaburzeni, czy oni nie są zaburzeni. Dla mnie jest ważne, że działa Boża moc, tak? Ale na przykład, jeżeli chodzi o modlitwę, o udzielenie, to ja już tych ludzi nie zapraszam. Ja mówię, jest to. Bo jak oni się będą modlić, rozumiecie, o ludzi w kościele, to im tak udzielą ze swoich zaburzeń, że się w Panu nie mieści. Ludzie, którzy się modlą o udzielenie, to są ludzie już, którzy mają realnie poprzemieniane różne dziedziny życia. To są w ogóle inne rzeczy. Rozumiecie? Inne. U nas w kościele są ludzie, którzy w pewnych dziedzinach się pootwierali, głoszą, uwalniają Bożą moc, tak? Idą jak przecinaki. Na przykład w małżeństwach swoich to my w ogóle nie potrafią robić. Szok. Ja sobie nie wyobrażam. Z jednej strony człowiek głosi Ewangelię, uzdrawia chorych, ale jak ja bym go zobaczył, że on doradza komuś, jak się żyje w małżeństwie, to bym go wziął za łokoń i mówię, usiądź. Usiądź. Nikomu w kościele nie opowiadaj o twoich przekonaniach małżeńskich. Bo ty jesteś na terapii. Ja szanuję twój dar. Bo działa przez ciebie Bóg. Ale wiem, co się dzieje w twoim małżeństwie. Nie potrafisz się ze swoją żoną, czy ze swoim mężem porozumieć w prostych aspektach. Jakże możesz iść do innych ludzi i ich nauczyć teraz? No nie możesz tego zrobić, przepraszam cię bardzo. Bo nie masz realnego świadectwa. Więc widzimy, że okazywanie szacunku jest bardzo ważne. Przyglądajcie się, jak okazujecie szacunek. Skupcie swój szacunek na respektowaniu odrodzonego ducha ludzi. Skupcie wasz szacunek, po drugie, na respektowaniu człowieczeństwa. I skupcie wasz szacunek na respektowaniu darów Bożych, manifestacji Bożej mocy. Wasz szacunek skupcie. Na tym skupcie szacunek. Nie usiłujcie skupiać waszego szacunku na każdym działaniu Bożym, bo bardzo trudno jest szanować się drugiego człowieka, który jest w swojej duszy chamem i łotrem. I wcale nie musisz się zmuszać do tego. Jak ktoś jest chamem i łotrem, to się nie udaje, że się tego nie widzi, bo mu się czyni zło. A pamiętaj, to o czym mówiliśmy wcześniej, miłość Boża bliźniemu zła nie wyrządza. Istnieją grzechy uczynienia i grzechy zaniedbania. Prawda? A więc jeżeli ja, ktoś jest chamem i łotrem w swojej duszy i ja mu nie powiem o tym, że jest chamem i łotrem, to jest grzech zaniedbania i ja nie kocham prawidłowo. Prawidłowo kocham, jak go wezmę i powiem, słuchaj kolego, jesteś cham i łotr. Nie zachowuj się w ten sposób. Mogę ci pomóc. Ale jak ja udaję, że się nic nie dzieje, rozumiecie? Wiecie, co chcę wam pokazać? Uczcie się tych rzeczy, bo to jest bardzo ważne. Miłość nie polega na tym, że nie mówimy ludziom o tym, co się dzieje w ich życiu negatywnego. To nie jest miłosne. To nie jest miłosne. Tak jak miłosnym by nie było, że idziesz sobie, ktoś gwałci kobietę, a ty przechodzisz i udajesz, bo masz w tej chwili dobry czas z Panem. Jaki masz dobry czas z Panem, jak właśnie przed chwilą przeszedłeś koło takiej rzeczy? Ty w ogóle to, kim jesteś? No kim ty jesteś, powiedz mi? Zwykłym, zalęknionym człowiekiem. Bo normalny facet to by go wziął za wsiarz, że ciebie sprowadził do parteru i koniec. Rozumiesz? Normalny facet. To ma normalny testosteron. Wczoraj teraz modliliśmy w kościele, żeby duchy homoseksualne z facetów wychodziły człowieku. No duchy homoseksualne kościół opanowują. Wcześniej facet jakiś był normalny, wziął się, nawrócił do Jezusa. Człowieku, jakaś pierdowa się stała. Człowieku. Tak jak testosteron spadł w kostki.
i nazywa to uświęceniem. Ja, moja żona często się modli o normalnych, silnych facetów w kościele. Mówi, na litość boską, niech ci ludzie powstają. Rozumiecie? Kiedyś faceci marzyli, żeby iść na wojnę, żeby zdobywać, żeby w ogóle, rozumiecie? Dzisiaj facet się zastanawia, przy ciebie, ja nie wiem, człowieku, czy to jest naprawdę, że w tej lodówce się światło pali, czy nie pali. Jak to jest? I rozmawia. Musimy pić 3 browary, żeby zaczaić. Ja zostałem uwolniony od ruchów homoseksualnych. To nigdy się nie czyniłem na mężczyzn. Przemek, jak modliliśmy się o uwolnienie od ruchów homoseksualnych, to Przemek wyskoczył z zawsienia. W ogóle mówi, módl się o mnie w ogóle. No bo ludzie to nie znają sprawy, o co chodzi. Duchy homoseksualne nie dotyczą tego, że jedynie, że ktoś jest tam, ma ciągoty homoseksualne. Duchy homoseksualne powodują u ludzi absolutny spadek decyzyjności. Rozumiecie, o co tu chodzi? To jest szok w trampkach. Takie ciągi chodzą człowieku wszędzie. Bo to tak to wygląda, rozumiesz? To jakby ludzie, w ogóle pierwsi chrześcijanie, jakby zobaczyli dzisiejsze chrześcijaństwo, to by się nogą przeżegnali chyba. Ja by nie wiedział, to w ogóle jest za historia, rozumiesz? Rozumiesz, to by w ogóle było zamiarem, co to za zjawisko? Skąd wy się wyrwaliście? Co to za kadrowa jest? W ogóle wiesz, o co chodzi. Nie mówiąc o ekipie Dawidowej na przykład, czy innych, rozumiesz, o co chodzi? Człowieku, wiesz, co to była za ekipa Dawidowa, tak? To oni by się popatrzyli i powiedzieli, nie, stary, mówię, weź. To ja tutaj, człowieku, włócznią macham, anioł ze mną stoi, proszę ciebie, młodzę i proszę ciebie, wrogów Izraela, wiesz, a ty się zastanawiasz, proszę ciebie, nad jakimiś elementarnymi rzeczami, czy do pracy pójść, czy nie pójść. Rozumiesz, ja nie wiem. Raz, jest drugi. Jest drugi. A więc te elementy widzimy jako elementy okazywania szacunku. I trzecia rzecz. 1 Koryntian 8.1. 1 Koryntian 8.1. Troszeczkę można spróbować to przyciszyć. 8.1. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, lecz miłość buduje. A więc trzecim elementem widzialnym takiego przejawu Bożego charakteru, miłosnego charakteru, jest budowanie innych w dom święty. A więc to, co czynimy, to, co myślimy, to, co prezentujemy, ma budować innych. A więc jeśli coś buduje, jest to miłosne. Jeśli coś nie buduje, miłosne nie jest. A więc teraz spójrz sobie na ten film. Bardzo prosty film. Bardzo prosta analiza tego, co jest już miłosnego w naszych duszach, a co nie jest. Po pierwsze, czy to, co myślimy, robimy, tak? Przynosi zło, tak? Czy dobro? Na pułapie intencji, doraźnej potrzeby i wizji przyszłości tego zagadnienia. Czy jesteśmy pełni szacunku po drugie, tak? Na pułapie odrodzonego ducha, człowieczeństwa i manifestacji Bożych darów, Bożych działań. I trzy, czy budujemy przez nasze zachowania, nasze koncepcje innych? Czy budujemy, czy nie budujemy? Bo jeśli tylko nie rujnujemy, to za mało. Ja się patrzę cały czas, czy buduję. Budujemy. Czy ludzie w kontakcie ze mną podnoszą się, budują się. Rozumiecie, o co chodzi? Na te rzeczy patrzymy. Zobaczcie, jakie to są miłosne rzeczy. Nie patrzymy na uczucia. Zobaczcie, zauważyliście, ja nie powiedziałem o ani jednym elemencie odczuć. Miłosne manifestacje z naszego ducha do duszy, one nie muszą być odczuwalne. Jak nie czujesz pozytywnych rzeczy do kogoś, to nie oznacza jeszcze, że go nie kochasz. Proszę cię. To w ogóle nie tak działa. Z czasem, jak w tych rzeczach sobie chodzisz, to coraz bardziej pozytywne masz emocje. Ale na początku to absolutnie. Ja działam tak, aby bliźniemu zła nie wyrządzać, wyprzedzać w okazywaniu szacunku, tak?
i budować. O, i to jest moja miłość. Ktoś mówi tak, ty mi nie okazujesz miłości. Ja mówię, człowieku, bredzisz. Bredzisz. Nie czynię ci zła. Wyprzedzam innych w okazywaniu tobie szacunku. Jestem pierwszy. Buduję cię. To jest nieprawda, że nie kocham. Właśnie kocham. Tak? Ludzie czasami do mnie przychodzą, godzina w ogóle któraś, i wiesz, ja siedzę od rana do nocy na spotkaniach, na przykład ludzie przychodzą i mówią, no bo wiesz, tutaj tak nie ma miłości. Ja mówię, posłuchaj mnie, człowieku, posłuchaj. Siedzę tutaj z tobą, jest godzina 21 wieczorem. Nie płacisz mi za to w ogóle. Słucham ciebie, modlę się o ciebie, pomagam ci, powiedz mi, po co ja to robię? Jaki jest powód tego? Co ja jestem w ogóle? Zboczeniec oratoryjny? Co ty uważasz, że co ja mam? Że ja mam jakieś zaburzenie, że przyjeżdżam tutaj rano i siedzę do nocy i słucham tego, co ludzie do mnie mówią i pomagam, takie mam zaburzenie, bo ja nie mam kurczę co robić w życiu. Ja mam tak bogate życie wewnętrzne. Ja na samotnej wyspie mogę spędzić resztę życia. Rozumiecie? A ty mnie mówisz, że nie kocham. Dlaczego ja wiem, że kocham? Bo ja wiem, że zła nie wyrządzam, tak? Wyprzedzam w okazywaniu szacunku, tak? I buduję. I to jest widzialne. I teraz, przyjaciele, żebyśmy mogli sobie to zamknąć, pokażę wam konkretne elementy miłości działa. Bardzo konkretne elementy miłości działa. Po pierwsze, to jest dziękczynienie, przeciwna narzekaniu. Trenuj się w tym, aby dziękować, a nie narzekać. Jak przyjdzie ci myśl, żeby narzekać na coś lub na kogoś, tak? To natychmiast, tak? Przejdź w miejsce dziękczynienia za coś, co już w tej dziedzinie się wydarzyło pozytywnie. Po drugie, cierpliwość, czyli oczekiwanie z pasją. W miłosnych działaniach bardzo ważna rzecz jest, że się czeka. Nie bój się czekać. Nie bój się w pewien sposób nie reagować impulsywnie. Kiedy widzisz, że już coś ma się wydarzyć, to powiedz do diabła, precz. A ja teraz właśnie będę cierpliwy. Tak cię załatwię. Bo on będzie chciał, żebyś już, żebyś zareagował natychmiast. On będzie chciał, żebyś się niepokoił, że jeszcze nie ma, a ty powiesz, a ja sobie czekam. I jest mi z tym dobrze. Po trzecie, łagodna komunikacja i wrażliwość. Łagodna komunikacja. Uczcie się łagodnie komunikować w sposób wrażliwy. Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie w jakiejkolwiek formule, tak? To ucz się łagodnej komunikacji. W ogóle ucz się tego. Jeszcze raz mówię, w ogóle nie mówimy tutaj o uczuciach. Ja nie pytam, co czujesz w związku z tym, że on przyszedł. Ja mówię, jak masz komunikować. Łagodnie. Następnie, czwarta rzecz. Czułość w relacje. Kiedy wchodzisz w relacje, tak? Bądź, ucz się pewnej miękkości w tych relacjach. W ogóle nie martw się, że coś stracisz, że ktoś cię przegada, że ktoś cię będzie chciał jakoś ostro zdominować. Ja w ogóle wchodzę w takie, to jest to, o czym mówiłem, tak? Wchodzę w relacje z taką dozą czułości, tak? I jestem szlifowany. W ogóle bardzo często to jest niedoceniane. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że jestem tak naprawdę jedyną osobą w ich środowisku, tak? Które w ten sposób do nich podchodzi. Wiecie, jak ludzie mają, co ludzie mają w głowach, jakie mają w ogóle pomysły. Gdziekolwiek pójdą, tam ich przepędzają. Albo ich zbywają. A ja postanowiłem być czuły w tym wszystkim. Ja postanowiłem, że ja będę po prostu przy tych ludziach. Rozumiecie? I to mnie szlifuje. To mi bardzo pomaga.
Następnie nieobrażanie się, łamane przez szybkie wybaczanie. Nie będzie tak, że nikt cię nie zrani. Oczywiście, że cię będą ranić ludzie. Oczywistą rzeczą jest, że będą cię poniżać. A więc musisz nauczyć się szybko wybaczać. Pamiętajcie, wybaczenie jest decyzją. Wybaczenie nie jest odczuciem. Możesz nadal czuć niechęć do tego człowieka, ale podejmujesz decyzję, że mu wybaczasz. Z czym jedynie wiąże się wybaczenie? Bardzo prosta, techniczna formuła. Nie wspominasz ani jemu, ani sobie, ani innym tego, co ci zrobił. W ogóle po tym się poznali. To bardzo proste. Jak ktoś wybaczył prawdziwie, to nie wspomina, bo do pustości serca mówią usta. Jak nie ma w sercu problemu, to się o nim nie opowiada. A ja na przykład znam takich ludzi, którzy mówią, że wybaczyli, ale przy najbliższych okazjach zawsze opowiadają, że ktoś im zadał ból. Ja mówię, wiesz co, wybaczyłeś? No tak, wybaczyłem, bo jestem chrześcijaninem. Ja mówię, w ogóle mi powiedziałeś teraz taką rzecz, że szok. Rozumiesz? Co mnie to obchodzi, tego człowieku? Dlaczego wspominasz o tym? Przecież cię to boli cały czas. Boli cię to. Wybacz, nie wspominaj. Jeżeli masz ranę taką głęboką, to znajdź sobie kogoś, z kim będziesz mógł pracować w związku z tym. Idź na terapię w ogóle. Wiesz, co chodzi? Ta rana się zaleczy. Ale nie chodź i nie mów o tym, co ci ten człowiek zrobił. Nie wspominaj też tego w swoim umyśle. Rozumiesz? Nie miej pretensji. Nie obrażaj się. Rozumiesz? Ludzie, będziemy mieli bardzo dużo możliwości obrażania się na innych. Uczmy się nie obrażać. Co to znaczy uczmy się? To znaczy, że nie będą temu towarzyszyły pozytywne odczucia. Będą towarzyszyły negatywne. To znaczy, będziesz miał ochotę się obrazić. Wręcz aż przyzwoicie by było się obrazić. Należało by w tym wszystkim. Ale się nie obrażaj. Co nie oznacza, że masz nie powiedzieć komuś o jakiejś rzeczy, bo to też nie jest tak. Masz prawo się nawet zagniewać na kogoś. Masz prawo powiedzieć, w ogóle nie zgadzam się z tym, w ogóle z taką a taką sprawą, ale w sobie nie możesz nosić urazy. Urazę odrzucasz. Tak się trenujesz. Szósta rzecz to rozwaga wypowiedzi. Przeciwność wielomówstwa. Jak masz coś powiedzieć, niech to będzie sensownie. Nie masz nic do powiedzenia, to milcz. Rozumiesz? Jak nie masz nic do powiedzenia, to nie próbuj czegoś powiedzieć. Śpiewaj sobie, opowiadaj dowcipy. Rozumiesz? Rób taką rzecz, która nie ma żadnego wpływu na nic. Rozumiesz? Ale nie próbuj się wypowiadać. W ogóle myśl o tym, co mówisz. Kiedyś taki pastor jeden mnie zapytał, mówi, czy ty w ogóle jesteś świadomy tego, co głosisz? Ja mówię tak, jestem świadomy tego, co głosisz. Nie mówię, że nie popełniałem błędów, jak najbardziej. Jak najbardziej. Bo dojrzewając z Bogu, pozmieniałem pewne rzeczy w swoim życiu, nawet pewne rzeczy, które miały kiedyś miejsce, nawet które miały, były publikowane w internecie. Duch Święty nawet kiedyś pokierował tego, żebym wykasowywał moje pewne wypowiedzi, które były fałszywe na pewnym odcinku życia. Czasami nawet ludzie jeszcze to znajdują gdzieś, więc też proszę, zawsze mówię, jak znajdziecie coś, co jest niezgodne z obecnymi moimi głoszeniami, to wywalajcie, bo to jest nieprawdziwe. Zatem popełniałem błędy. Natomiast ja trenuję rozwagę w wypowiedzi. Siódmą rzeczą jest nieplotkowanie. Uczymy się nie plotkować. Uczymy się, żeby nie mówić, tak? Bez przerwy, tak? O innych ludziach. To nie znaczy, że nie mamy się podzielić czymś ważnym, jeżeli chodzi o innego człowieka. Nie o to chodzi. Chodzi o to, wiecie, czym jest plotka. Plotka to jest ustawiczne mówienie o innych ludziach, tak? Paweł o Kretyńczykach mówi. Kretyńczycy zawsze o garze, brzuchy, o pasły, nie mają na nic więcej czasu, jak tylko to, żeby gadać o bieżących nowinkach.
cały czas, rozumiesz, wiesz, mówili o różnych, a słyszałeś. Nie. Czasami ludzie do mnie przychodzą, mówią, a co myślisz o tej siostrze? Ja mówię, idź do tej siostry się zapytaj. A czemu mnie pytasz, a co ja jestem, adwokat tej siostry? No ale jesteś pastorem. Ja mówię, a to mnie nie czyni w ogóle człowiekiem, który będzie z tobą rozmawiał o niej. Idź do niej się spytaj. Czy ona jest normalna, dorosła? Masz się spytać, a co ci zadać? Następnie wyrozumiałość przeciwna krytyce osądowej. Wyrozumiałość. Co to znaczy? Czym jest krytyka osądowa? To nie jest sprawiedliwy osąd rzeczy. Tak? Krytyka osądowa polega na tym, że ja nie rozumiem kogoś, tak? I wyrażam swoje zdanie, nie rozumiejąc tego człowieka. Żeby w ogóle osądzić coś, to trzeba absolutnie rozumieć zjawisko, tak? I stanąć mocno na Bożej prawdzie, a nie jedynie podzielić się czymś, co się inaczej rozumie. Rozumiecie? I publicznie takie rzeczy jeszcze w ogóle uwalniać. Nie. Wyrozumiałość. W ogóle wyrozumiałość, ja na przykład, ja w ogóle rozumiem ludzi. Sądzę wtedy, kiedy jest taka potrzeba. To sądzę. Na przykład umieściliśmy teraz publikację odnośnie pewnego człowieka, który się nazywa Sebastian Stelmach, który prowadzi wspólnotę, prowadzi też stronę jedną w internecie i on ustawicznie, w ogóle publicznie, na dużą skalę twierdzi, że Jahwe nie jest Bogiem. Że Ojciec Jezusa to nie jest Jahwe. On tak twierdzi. On twierdzi, że Jahwe to jest szatan. No więc umieściłem jego zdjęcie w internecie takim przecięciem i moje zdjęcie, informacja, imię, nazwisko, wszystkie dane. Napisałem, ten i ten człowiek głosi taką i taką herezję, napisałem apel apostolski, rozumiecie? Dym, oczywiście go uprzedziłem wcześniej na tym. Dym człowieku na apostolską, wiedziałem, że jaki facet ma wpływ, to się w pale nie mieści. Wiecie, to jest nic innego jak gnoza z drugiego wieku, bo to już w drugim wieku takie rzeczy głosili, że ten Jahwe to jest ten straszny jakiś diabeł, który się przebrał za Boga i który taki był straszny i dał te przykazania i w ogóle. I ludzie do mnie pretensje, jakim prawem osądzasz? Ja mówię prawem prawdy. A dlaczego to robisz? Ja mówię, bez tego apostołem. Dlaczego to robię? A kto ma to zrobić? No ktoś to musi zrobić. Rozumiesz? No ktoś to wziął, ktoś musi też wziąć na siebie w ogóle pomyje, które spłyną, tak? No więc to taki, mój fakt, taki mój zawód, to robię. No, jeden leczy zwierzęta, inny sprzedaje lody, a ja w ogóle jadę ze stemachem, no. Dlatego, że chcę przy ciebie uratować, przy ciebie ludzi przed zjedzeniem, no tak? Bo co? Bo kocham. Co mi jest potrzebne? Dym jakiś? Po co mi to jest potrzebne? Czy mnie niepotrzebne? Ja, człowieku, ja lubię pomilczeć jak żaden. Usiąść spokojnie w ogóle człowieku i se, nie wiem co porobić. Pooglądać sobie coś w telewizji, tak? Czy mnie niepotrzebne te wszystkie rzeczy? Ale miłość dokonuje określonego sądu tutaj. Natomiast nie jest to, tak? Krytyka, bo to nie chodzi, że to jest moje zdanie inne. Wiesz, moje zdanie inne. Wiesz, czym jest krytyka osądowa? Ja to gotuję kartofle 4 minuty, a ty jak gotujesz, proszę ciebie, 18 się rozgotowują, wiesz, no takie bzdury, tak? To tak nie działa w ogóle. Uczymy się trenować w wyrozumiałości. Rozumiemy też ludzką inność. Rozumiemy też ludzką drogę. Następnie to jest wierność i posłuszeństwo prawdzie, czyli my się trenujemy w tym, żeby ciągle zawracać w różnych elementach naszego myślenia i działania do formuły prawdy. Następnie to jest pracowitość, bardzo wspaniała cecha, którą uwydatniamy. Pracowitość. Bardzo porządna, dobra cecha Bożego charakteru, która ma przenikać w naszym życiu, czyli jeżeli ja widzę, że ja nie jestem pracowity, czyli widzę lenia w sobie, tak? Okej, okay, nie zgodzę. Pracowity. Pytanie, czy ja mam chcieć, mi się ma chcieć? Nie ma mi się chcieć. W ogóle zawsze, co ja powiem, zawsze chce się później. Najpierw to jest przez akt decyzji wszystko.
A chce to się później, później to się chce w ogóle, wiecie. Bo to mówię, te uczucia, te rzeczy, one się poukładają w nas, nie? Ale to zawsze jest przetarg decyzji, zawsze najpierw jest dym. Przemijcie się, weźcie gdzieś, wiecie, o co chodzi. To jest kształtowanie charakteru. Ludzie mówią, ty tak lubisz tą rzecz robić, a mówię, teraz to ja lubię, kiedyś za cholerę. No. Kiedyś to się przebijałem przez to, w ogóle wjeżdżałem w to wszystko, wiesz, o co chodzi. Teraz już jestem w jakichś dziedzinach silny, no to mi się fajnie robi. To ta łaska jest taka, teraz taka dotykana, ale kiedyś to też była taka sama łaska, tylko ja musiałem się poprzebijać przez pewne rzeczy. Więc ta łaska, ona działała w tamtym momencie jak plastik, jak dynamit jakiś, tak? Dzisiaj to już sobie wiesz, płynne, tak? Pracowitość. Przedostatnia rzecz to jest wstrzemięźliwość, czyli dbanie o formułę samokontroli w życiu. Kto ma cię kontrolować? Nikt cię nie będzie kontrolował. Tu się kłania cały system dyscypliny właśnie. Zobaczcie, jak charakter w ogóle się kształtuje. Zobaczcie, to my mamy ogromny wpływ na to. I następnie wesołe przeżywanie codzienności. Przeciwna martwienia się. Wesołe przeżywanie codzienności. My musimy trenować wesołe przeżywanie codzienności. Wy wiecie, czasami ludzie, którzy mnie lepiej znają, to wiedzą, że ja czasami takie głupoty opowiadam w takich relacjach, takich w ogóle, takich gadkach jeden na jeden, wiecie? Dlaczego? Bo ja takie coś w sobie już wytworzyłem, nie? Czasami na przykład widzę, ktoś idzie do mnie, ja już wiem w ogóle, mówię, o Boże, mówię, w ogóle załamany jest w ogóle i chcę, żebym teraz z nim porozmawiał o jego załamaniu. W ogóle chcę mnie w to wkręcić w ogóle, nie? Chcę, żebym podzielił te załamanie. I w ogóle on przychodzi, zaczyna ze mną rozmawiać, ja tak odkręcam kota ogonem, że zaczynamy się w ogóle śmiać z czegoś, wiesz, ja z innej perspektywy pokazuję mu rzecz, wiesz, ja mówię, zobacz, a z czym ty przyszedłeś? Z czym przyszedłeś? No z tym, wiesz, zobacz, jak to wygląda. Zupełnie inaczej to wygląda. Ja wyrobiłem sobie wesołe, codzienne funkcjonowanie. Naprawdę, sobie siadam, oglądam sobie kabarety, lubię komedie, lubię takie rzeczy. Ja się w ogóle nie lubię smucić. Rozumiecie? Bo Bóg nie jest smutny. Bóg nie ma takich cech charakteru, że przychodzi, wiesz, och, takim jestem załamanym Bogiem. Naprawdę, już po prostu mam dosyć tego wszystkiego. Chyba i wszystkich zabiję jednak. Nie, no nie, takiego Boga nie ma w ogóle, wiesz, nie? Jezus był wesoły, nie wiem, czy w ogóle... Ja was zachęcam do głębokiej analizy Chrystusa w ogóle. W ogóle badajcie Chrystusa. Badajcie Chrystusa. Nie, zauważycie jedną rzecz, on im ksywy dawał. Ty. On im w ogóle... Ja kiedyś zauważyłem, mówię, co trzeba mieć w głowie, żeby im ksywki dawać? A w ogóle rzecz się dzieje 2000 lat temu, wiesz, o co chodzi? Jest napisane tak, że w ogóle jakiś tam był taki i taki i mówili na niego Niger. W ogóle wiesz, ja mówię, no, nazwali go Niger, w ogóle Czarnów na niego mówili, wiesz, nie? Mówię, ty, czuję, w ogóle wiesz, bo ta ekipa Jezusa, bo nam się wydaje tylko takie monumentalne, takie wiesz, oni idą, Jezus, apostołowie, tak się przesuwają wolnym krokiem, rozumiesz, tak to wszystko pięknie płynie, taki, zagrali któregoś dnia film Jezus, takiego aktora wzięli, który takie błękitne oczy miał, taki miał, nie mówię, po jakimś liftingu, po wszystkim, był taki w ogóle taki, no nie, w ogóle, wiesz, Jezus taki nie był, brzydki był, brzydki, Jezus był brzydki. Nie miał postawy ani urody, tak mówi księga Izajasza, ale był, nie był przystojny, był brzydki w ogóle, nie był fajny w ogóle z wyglądu, wiecie. Taka postać była, nie ciekawy był. Tak? Ty, on im ksywki daje, ci tutaj chcą wiochę spalić, ty ich nazywa synowie gromu od tamtej pory w ogóle. Czy czujesz klimat? Czy to w ogóle? My tak sobie to czytamy, ale my musimy zaskoczyć, o to tu chodzi, w ogóle synowie gromu, jego tam Gromek, wiesz, w ogóle Jezus taki był, to była taka postać. I Duch Święty taki jest. Duch Święty to jest w ogóle Duch Jezusa. To jest Duch Jezusa. Ludzie mają wątpliwości, na przykład jeśli chodzi o manifestację Boże, mówią, a bo o was się śmieją, bo ja mówię, no śmieją się w ogóle, bo Bóg jest wesoły. No nie, to śmieją, no ale głupków z siebie robią. Ja mówię, człowieku, głupków z siebie robią. Mówi w ogóle, bo głupstwo Boże jest mędrze niż mądrość tego świata. My czytali w Biblii trochę.
My czytamy takie rzeczy, a bo wy tam to robicie, bo wie, bo Bóg taki jest. Bo taki jest Bóg, bo nie ma problemu, żebyś zasnął niewiastą. Halleluja! Można tak robić. Rozumiesz? I ktoś powie, to jest takie duchowe. Nie wie, czy to jest duchowe. Może to jest depresja. A może to jest depresja. Może babka ma depresję. Może depresję ma, tak? Bo nigdy takiego czegoś nie zrobiła. Jakby takie coś zrobiła przy ciebie, to ja nie wiem, co by jej się stało. To by jej się trwała, wyprostowała przy ciebie. A być może by to zmieniło absolutnie jej życie na zawsze. Na zawsze. To takie coś by może właśnie ją zmieniło. A nie halleluja. Rozumiecie? To tak to działa. To naprawdę. To myślę, ja my byliśmy kiedyś na jednej usłudze z Agatą. I tam była taka akcja. Ja nie zapomnę tej akcji. Jest uwielbienie i do pastora podleciała taka babka, ile miała lat? 70 lat, więcej tam. Jak ona go wzięła w obroty tego pastora, jak z nim zaczęła kółka na środku tego kościoła tańczyć, a ja w ogóle, ja różnie się widziałem, no nie? Ale ona w ogóle przeszła samą siebie, czyli w ogóle tutaj, a ja w ogóle stoję i mówię, o Jezu kochany, mówię, królestwo może się przybliżyło. Rozumiem, bo różne rzeczy widzisz, ale taka mówię akcja, mówię, no w ogóle mówię człowiek. A ten z nią poszedł, w ogóle wiesz, tam wcale też mu nie brakowało. Wesołe, codzienne, wesołe przeżywanie. Tego się nie wolno bać. W ogóle chcę, żebyś się tego nie bał. Zacznij to brać, bo taki jest Bóg. Bo ludzie to hamują. Ludzie hamują takie rzeczy. Wiesz, że to chodzi. Mówią, nie, nie, to jest takie, to nie może być od Boga. Ta rzecz jest taka w ogóle, nie, nie, nie. Taki Bóg nie jest. Bóg jest poważny, Bóg jest załamany, Bóg normalnie ma depresję, Bóg jest na terapii. Nie, tak nie jest. Bóg jest wesoły. Nie potrzebuje terapii. Nie ma depresji. Rozumiecie? Diabeł jest smutny i załamany. Diabeł jest na terapii. To on ma depresję. Ale nie Bóg. Bóg jest wesoły. I odszukuj tych rzeczy w sobie. Naucz się śmiać, w ogóle wiesz, jest ci wesoło. To teraz jak byłem w Poznaniu, bo byłem tam na usłudze w Poznaniu, siedziałem w pokoju hotelowym, siedzę. W ogóle zaczynam się śmiać, w ogóle siedzę, wiesz, sam siedzę i mówię, w ogóle jak mi dobrze w życiu, mówię, nie? Dobrze mi w życiu, zacząłem w ogóle się zachwycać tym, co mi Bóg w życiu zrobił, w ogóle, wiesz, nie? I mówię, Jezus, jakiego Ty mnie kibla wyciągnąłeś, mówię, jak mnie dobrze w życiu, mogę tu siedzieć sobie w ogóle sam, jaki jestem happy. Zacząłem coś tam sobie przedstawiać, w ogóle w tym pokoju się kręcić. Rozumiesz? Zobacz, ja naprawdę byłem szczęśliwy, wiesz? Zacząłem, że jestem sam z Bogiem, jestem mega szczęśliwy. Śmieję się, mówię, coś tam się puknąłem, mówię, o Arturek, mówię, wiesz, tam do się będę schizofrenię miał. W ogóle mówię, w ogóle. Rozumiesz, to było coś przeciwnego, bo to, wiecie, ja nie umiem tego opowiedzieć, ale coś takiego się stało, w ogóle ten charakter Boga, jakby dotknąłem tej głębi w ogóle radości Bożej. Nie bójmy się tych rzeczy. Dlaczego wam te rzeczy pokazuję? Bo charakter, on będzie czymś, co da wam korony i otworzy na ziemi potężne możliwości. Nie szukajcie innych rzeczy. Nie szukajcie emocjonalnie w tym wszystkim. Tak, jak mówiłem. Przesłuchajcie sobie tego, tych wykładów kilkakrotnie. Niech to po prostu przeniknie w was.